Cześć, czołem, klucki z rosołem. Dzisiaj nagram to w takich specyficznych dość warunkach, ale taki dzień jakiś był rozbiegany, nie było czasu. A tematy, że tak powiem, schodzą jeden po drugim i jutro już będzie za późno o tym mówić. A o czym chciałem powiedzieć? No o tym, że no, tragedia. No, zresztą pamiętamy, jaka była tragedia. Ja trochę też w nią uwierzyłem, że zimą będzie, tej zimy, która była, będzie zimno, ciemno, będą wyłączane miasta, nie będzie ogrzewania, będą problemy z dostawą wody ciepłej i tak dalej, i tak dalej. Sam myślałem, mówię, kurde, nie ma węgla, nie ma tego wszystkiego. No tak rząd też asekuracyjnie niby mówił, no ale co ma powiedzieć, że wszystko jest zabezpieczone. Myślałem, że może coś będzie złego, będzie zaciemnienie, no przecież tam w jakimś basenie w Niemczech wodę, temperatury zmniejszyli nawet, no tak więc mówię, Słuchajcie, to co pieprzy ta opozycja, chora psychicznie opozycja, ta od tego miliona tych tutaj, cześć Warszawa, wita wieś, co nawieźli wieśniactwa do Warszawy, na wycieczkę do Warszawy i się cieszą, że było ich milion, tak, było ich milion. No jakby to są bzdury i teraz te wszystkie opowieści o tym odebrałem właśnie swój samochód teraz, on jest na benzynę, ale teraz przez ostatnie kilka dni miałem samochód na ropę. No i słyszę, nie będzie ropy, ceny, coś, obajtek, spekulacja, działanie na szkodę spółki. Mówię, kurde, mol. No ale powiem tak, byłem wczoraj w Wyszkowie, byłem w Treblince, tak więc trochę jeździłem, tak więc w ciągu tego weekendu dwa razy tankowałem. Pierwsza stacja, do której podjeżdżałem, obydwie były Orlenu, tam wszędzie była ropa, nie było żadnego problemu. Tak więc te wszystkie brednie, co się fotografują, ci durnie przy jakichś pozaklejonych saturatorach. Tak więc, no to jak zwykle, to jest jak zwykle. No ale wczoraj marsz miliona serc, tak? Miliona serc. Dlatego wyjechałem wczoraj z Warszawy, żeby tego patałajstwa nie widzieć i nie uczestniczyć w tych utrudnieniach. No ale gwiazdy tam na przykład na scenie, wystąpiły, tam Dobwor skakał Damiński i tak dalej, no tacy wszyscy, nie będę mówił, Rafał Trzaskowski, no to tak, Żebrowski, no to wy wiecie, jakich tam wszystkich mniej więcej traktuje, kiedyś wyjdzie szydło z worka, no ale to dajcie im jeszcze trochę czasu, oni są nie tacy do końca skorzy, żeby prawdę wam powiedzieć. A ja nie będę znowu, że tak powiem, mówił i narażał się na to, że Jakimowicz atakuje. No bo jak mówisz prawdę, to atakujesz. Całe życie mi tłumaczyli, mów prawdę, bądź szczery. Jak mówię tą prawdę, jestem szczery, to jestem chamem i gburem, bo ludzie nie są do tej prawdy przygotowani. Oni wolą się oszukiwać. Mistrzem oszustwa jest oczywiście Donald Tusk. W zasadzie produkt, no ktoś, kto się zna na marketingu, to on wie, że on we wszystko wejdzie, jak trzeba krzyż w domu postawi, jak trzeba, to powstańcami się podeprze, jak trzeba, to papieżem, wszystkim, co trzeba. Ale powiem tak, jakby obrzydliwie gównianą sytuacją, obrzydliwie, to nawet mi to się nie podoba i jest mi jej po prostu żal, bo rzeczywiście chodzi mi o panią Joannę z Krakowa, którą no potraktowano po prostu potwornie. Ja nie miałem najlepszego zdania o tej pani, o tej sytuacji całej. No widać, że tam są pewne zaburzenia. No zresztą ona chodzi się leczyć do lekarza, no tak więc te zaburzenia z czegoś wynikają. Później wdała się w tą całą historię, w ten performance jakiś. No ale Donald Tusk obiecywał ten jej marsz, że to będzie jej dedykowany kobietom i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, to trzeba być paskudną świnią, naprawdę. To trzeba być paskudną świnią, która kalkuluje tylko pod siebie. Oni tej biednej dziewczyny nie zaprosili nawet na ten marsz. Ta Wielgus, te wszystkie, które dziamią te gęby o obronie kobiet i tak dalej, które płakały, jak to tam kazali jej przykucać i goła i komputer jej zabrali. Oni jej nie zaprosili w ogóle. I ta kobieta teraz, to już nie jest żart, ona się wypowiada, że została potraktowana przedmiotowo i została wykorzystana. Ale co jest jeszcze ładne? Celebryci teraz, już nie będę wymieniał niektórych i tak dalej. Piękny marsz, zdjęcia, flagi, tysiące i tak dalej. A teraz, słuchajcie, dla was to jest coś niebywałego, ale my takie marsze niepodległości mamy już od dawna, że jest pięknie, muzyka, ludzie, flagi. Tylko wy je nazywacie marszami nazistów, czy jakichś tam, nie wiem, łobuzów i tak dalej.
To jest taka różnica, ale takie marsze są, oni podnieceni, a to wspaniale. A ja bym teraz powiedział, bo tam widziałem flagę jakąś tęczową, no Biedroń i tak dalej, że to jest marsz pederastów, dewiantów i chorych psychicznie. Fajnie wam? I wasze dzieci w tym idą i tak dalej, i tak dalej. Wy nie macie szacunku do tych wszystkich rodzin, które przyjeżdżają do Warszawy, nie przywiezione autokarami za kiełbasę i transport na wycieczce, tylko przyjeżdżają za swoje, bo nikt tego, ich się tu nie zwozi tak jak wy i tak dalej, i tak dalej. I oni pieją, jak było wspaniale, jaka atmosfera. O, w ogóle odkryli Amerykę. O Jezus, co tu się znowu dzieje na tej drodze? Jezu. Nie wiem, gdzie oni tu jeżdżą ciągle po tej mojej ulicy. Uliczka mała z boku, tu jeździ jeden za drugim ciągle. No dobra, co jeszcze tam chciałem o czym powiedzieć? Dobra, pani Joanna, marsz. Benzyna, znaczy ropa była, no teraz właśnie jechałem i na przykład widziałem całą stację BP zamkniętą, no to jakby BP zamknięta, jakby tyle, nie widziałem tam jakichś tych idiotów wszystkich z opozycji, żeby się fotografowali przy zamkniętej stacji, mówiąc, że to jest jakaś tam wina kogoś, nie wiem kogo, no to zaciemniamy, pach, dobranoc.